Adam Zaręba, witam w najnowszym wydaniu wiadomości z gminy Orzysz. Już teraz zapraszam Państwa 10 listopada na pierwszy bieg nocy listopadowej. Za 17 listopada w hali Mosir odbędzie się koncert Haliny Kunickiej. Godzina 19, wstęp wolny. Przypomnijmy sobie jeszcze, co wydarzyło się przez ostatnie dwa tygodnie października. Oto niektóre z wydarzeń. Zapraszam na materiał. Byliśmy na zakończeniu wędkarskiego Grand Prix Orzysza, przy renowacji czołgu w Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Byliśmy również na rozstrzygnięciu konkursu literackiego na fraszkę. Powiemy kilka słów o klubie Cafe Senior. Zakończyły się projekty w środowiskowym domu samopomocy. W przedszkolu Niezapominajka odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Komisariat w Orzyszu wzbogacił się o nowy radiowóz. Oraz byliśmy na podsumowaniu działalności Orzyskiej Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 23 października dobiegła końca rywalizacja wędkarzy 4 Grand Prix Orzysza. Po całorocznej rywalizacji najlepszym łowcą w ogólnej klasyfikacji został Maciej Filipowicz z Orzysza, zaś na podium wskoczyli jeszcze Cezary Zyskowski z Pisza oraz Mariusz Parzych z Ełku. 26 października można było przyjść do Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu i pomóc w renowacji czołgu, który jest jednym z eksponatów muzeum. Do akcji włączyła się Fundacja Combat Alert. Obok PSW Wuhaler jest to druga organizacja paramilitarna dostrzegająca rosnący potencjał wojskowej stolicy Polski. Apeluję do młodych ludzi od 16 roku życia w Orzyszu, którzy myślą o tym, żeby może związać się ze służbami mundurowymi, do tego, by zapisywać, by spróbować członkostwa w organizacji proobronnej. W tym wypadku właśnie w dniu dzisiejszym rozpoczynamy promocję oddziałów terenowych właśnie w Orzyszu organizacji proobronnej Combat Alert. Ale organizacja proobronna to nie tylko szkolenia, to również pewna grupa przyjaciół, to również relacje, ale też i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Więcej informacji na temat oddziałów terenowych znajdą Państwo oczywiście na ulotkach, banerach, które zawisną w dniu dzisiejszym właśnie w Orzyszu, ale również na naszej stronie combatalert.com i zachęcam do odwiedzenia strony. W Muzeum Michała Kajki w Ogródku odbyło się ogłoszenie wyników literackiego konkursu na fraszkę. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej imienia Michała Kajki w Ogródku oraz Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. Fraszka to gatunek literacki, który jest niezmiernie rzadko omawiany w szkole, czy podstawowej, czy gimnazjum. Dlatego chylę czoła przed wszystkimi uczestnikami konkursu, którzy przysiedli, pomyśleli, a po prostu wyobraźnia zadziałała w tak piękny sposób, dając efekty bardzo duże. Cafe Senior, jak powstał i jakie ma założenia, powie pani Danuta Wigiera, przewodnicząca Koła Związków Emerytów i Rencistów w Orzyszu oraz jedna z organizatorek klubu Cafe Senior. W tamtym roku, po wyborach, zaprosiliśmy pana burmistrza. Wypożyczaliśmy zawsze na Wigilię, robiliśmy takie przyjęcie okładkowe i wtedy właśnie ten temat wystąpił, bo wypożyczaliśmy salę tutaj z tego właśnie pawilonu artystycznego, prawda? No i wtedy, że chcielibyśmy mieć dla siebie taki jakiś lokal, żeby pan był na stałe. No i właśnie w rozmowie z panem burmistrzem, pan burmistrz właśnie mówi, no to dam wam lokal, mam tutaj taki lokal, który sobie wyremontujecie i będziecie mieli własny kącik. To znaczy my, to jest dla Związku Emerytów, a u nas jest 67 osób. I tych 67 osób może korzystać w każdej chwili. Oprócz tego wszyscy inni seniorzy również mogą tu przychodzić, bo my nie robimy jako to członkowsko, to nie jest jako klub taki, to jest jakiś taki klub kafe, o, wstęp wolny. Zapraszamy po prostu. W środowiskowym domu samopomocy zakończyło się podsumowanie projektów, plenerowe warsztaty zajęciowe Aktywni Przyjaciele oraz zmiana przez wymianę międzykulturową. Najpierw odsłonięto tablicę pamiątkową pod rzeźbą powstałą z recyklingu śmieci, zrobioną własnoręcznie przez uczestników projektu, aby następnie obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez podopiecznych, jak i przyjaciół środowiskowego domu samopomocy w Orzyszu.
Dzisiejszy dzień jest podsumowaniem naszego projektu, który realizowaliśmy dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianym Nidzie oraz burmistrzowi Orzysza, który w ramach regrantingu też swoją pulę środków na to przeznaczył. Nasz projekt, plenerowe warsztaty zajęciowe Aktywni Przyjaciele, był realizowany dzięki również Stowarzyszeniu Orzyskie, Stowarzyszenie Szansa Na, które było parasolem naszym podczas ubiegania się o środki. Środki były nieduże, bo tylko 4000, natomiast niezmiernie dużo zrobione dzięki tym pieniądzom. W projekcie Zmiana przez wymianę międzykulturową uczestniczyło 11 osób. Młodzi Orzyszanie wyjechali do Portugalii zdobyć doświadczenie zawodowe, ale również motywację do zmiany swojej pozycji na rynku pracy. 28 października w przedszkolu Niezapominajka odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Witamy bardzo serdecznie w przedszkolu miejskim Niezapominajka w Orzyszu, który wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. Jesteśmy na najważniejszej uroczystości w życiu przedszkolaka, czyli na pasowaniu i ślubowaniu. Wokół mnie panie wychowawczynie, panie Ewa Andruszko, panie Ela Skwara oraz rodzice z tej grupy. Do tak ważnego dnia dzieci przygotowywane były przez wychowawczynię, panią Elę Skwarę oraz panią Ewę Andruszko. Praca z tymi dziećmi to była dla nas, powiem tak, czysta przyjemność. Dzieci pięknie współpracowały, grupa jest naprawdę wspaniała i liczymy na to, że nasza współpraca z rodzicami będzie się układała dalej tak wspaniale jak do tej pory. 28 października komisariat policji w Orzyszu wzbogacił się o nowy pojazd służbowy marki Skoda. Zakup pokryła w 50% Komenda Główna Policji, zaś resztę dołożyło Starostwo Powiatowe w Piszu oraz gmina Orzysz. 29 października w Świetlicy Opiekuńczej odbyło się zebranie Orzyskiej Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Na podsumowaniu był obecny również burmistrz Zbigniew Włodkowski, który był jednym z fundatorów pucharów. A najlepszymi hodowcami gołębi sekcji Orzysz zostali dwaj bracia, Rafał i Jarek Świdroń. Dzisiaj jednak życie jest warte i ma sens, jeżeli człowiek ma jakieś tam zainteresowanie. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za 2 tygodnie.